No to co widzowie, poradniczek dla fightera, jest to oczywiście dla nowych graczy, którzy dopiero zaczynają grać grę, albo będą chcieli zagrać i nie wiedzą jak budować daną postać. Oczywiście jest to poradniczek buildu według mnie, no i nie musi on być najlepszy na świecie, ale ja tak gram. Także na początku tylko wspomnę, że w razie dodatkowych pytań zapraszam na Twitcha, gdzie streamuję codziennie. Link będzie w opisie i pewnie w przypiętym komentarzu. Także zaczynając, mamy tutaj naszego fighterka na 20 poziomie. Co byśmy chcieli? Na początek może przejdźmy do perków i skilli. Perki, których używam, to combo attack, czyli zwiększa nam na 2 sekundy attack power o 10% z każdym zadanym hitem, tak jakby trafionym. Nie mam pojęcia, do ile się to stakuje, ale jest spoko. Dalej gramy Defense Mastery, czyli zwiększa nam armor rating z armora o 10%. Mega fajne. Później mamy Swift, żeby troszkę zredukować movement speed, który tracimy z armora, bo na armorkach mamy minusowy movement speed, na przykład tutaj mam 20. Są takie armory, które mają 40 na minusie. Więc tutaj gramy Swifta, on nam obniża to penalty, ten minus o 20%. I oczywiście Weapon Mastery, żebyśmy mogli grać każdą bronią, która jest dostępna w grze. Ja tutaj aktualnie gram Longsworda plus Crossbowa, ale do tego zaraz przejdziemy. Jeżeli chodzi o skille, które ja gram, no to jest to, to są podstawowe skille, tak naprawdę te, które mamy na starcie, czyli Sprint oraz Second Wind. To są moim zdaniem najlepsze skille, nie ma co tego zmieniać. Swift nam daje movement speeda, przyspieszonkę, kogoś gonimy. A Second Wind daje nam 50% HP, nam odnawia. Tyle, że tego można użyć tylko raz na gierkę. Ewentualnie można to odnowić przy ognisku. Ale z tego co wiem, z tego co kojarzę, to ognisko musi być zielone, żeby na raz to odnowić. Także, jeżeli chodzi o skille oraz perki, to tyle. Przejdźmy sobie teraz do itemu. Jeżeli chodzi o itemy, to moim zdaniem są dwa setupy, które można grać. Czyli Falchion plus tarcza, tak bardziej defensywnie. Tutaj na tym slocie. I tutaj kusza. Kusza po to, żeby złapać jakiegoś maga, rogala, rangera. Bo wiadomo, tutaj mamy wszędzie minus movement speed na tych itemach, więc no troszkę wolno się poruszamy. Także zawsze fajnie jest komuś przywalić z tej kuszki. A tu jak widzicie mamy 52 damage, więc całkiem spoko wchodzi ten damage'ek. A drugi bardziej ofensywny setup to jest oczywiście tak jak ja teraz gram, czyli Longsword. Longsword jest ogólnie OP. Longswordem możemy sparować hita i oddać. Mamy counter na Longswordzie. Jak trzymamy prawy i chłop nam zablokujemy hita od chłopa, to wtedy puszczamy, klikamy znowu prawy i walimy mu hita. Ten hit jest gigapotężny, jak mamy dobrego Longsworda. No i oczywiście kuszka do gonienia ludzi. Tutaj mamy jakiś hełmik, 43. Homeschool w tym wypadku. Heavy gantlety. Templar armor, można grać też Dark armor. Czy jak on się tam nazywa. Tutaj akurat gram zamiast plate leginsu, zamiast tych plate pantsów, gram leather leginsy, bo mam 20 plus 15 armor ratingu, więc to w sumie jest nawet więcej niż mi dają te plate'y. No i buciki gram w tym przypadku akurat ruched bootsy, czy jakkolwiek się to czyta. A dlaczego to tak wyszło? Fajnie było mieć tu plate'y z jakimś movement speedem dodatkowym, ewentualnie. No i wiadomo, jakieś potki tutaj mamy. Niebieskie, czerwone, jakiś bandażyk. Pelerynka, mamy armor rating, tutaj mam akurat agility, lepiej by było mieć strange'a. Tutaj mam strange armor pen i tutaj mam strange magic pen, bo akurat lepszego chyba nie mam. Tak, no i wiadomo, kilka bolcików. Tu możemy kupić bolciki i czasami kuszę, w tym wypadku akurat nie ma. No i to w sumie chyba tyle. Piszcie, do jakiej kolejnej postaci chcielibyście, do jakiej kolejnej klasy chcielibyście poradniczek. Grałem jeszcze rangerem.
Zobaczmy tutaj. Rangera mam na 20. Barbara mam dopiero na 6. Wizarda na 15. Kleryka na 16. Rogala na 14. Bardem nie gram, bo mi się nie podoba. No i w sumie tyle. Także zapraszam na streamy i do następnego.